tvpodkarpacie.pl. Arenie Sanok mieliśmy przedsmak hokejowych emocji. Niedźwiadki w przedsezonowym sparingu zmierzyły się ze słowackim Trebiszowem. W pierwszych dwóch tercjach można było jednak odnieść wrażenie, że Słowacy zapomnieli wyjechać na lód. Tafla znajdowała się pod pełną kontrolą Sanoczan. Dopiero ostatnia odsłona meczu przyniosła wyrównaną rywalizację. Zapraszamy do obejrzenia skrótu spotkania. Thank you.
Na taką głębszą analizę, bardziej dokładną, przyjdzie jeszcze czas. Cieszymy się, że w pierwszym meczu udało nam się wygrać. To jest ważne, bo po to się trenuje, po to się pracuje, po to się gra. Cieszymy się też, że mieliśmy okazję zagrać taki mecz sparingowy właśnie bez presji wyniku. Dobrze zagrać taki mecz przed sezonem ligowym. Już za tydzień zaczynamy pierwszą Ligę Polską. Trudno nam się jakby znaleźć punkt odniesienia, bo z tymi drużynami będziemy grali pierwszy raz, bo mieliśmy przerwę w występach w polskiej lidze. W każdym meczu będziemy walczyć, będziemy się starać wypaść jak najlepiej, będziemy się starać zdobywać punkty. Będzie to mieszanka zawodników, którzy już mają pewne doświadczenie w pierwszej lidze seniorskiej, w połączeniu z zawodnikami, którzy dotychczas grali w juniorach, w juniorskich ligach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. TV Podkarpacie.pl